Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ledwo się rozkręciliśmy z autoformacją, bo to chyba dopiero jest czwarty odcinek, a już musimy czynić jakieś podsumowania. Dlaczego tak? Ponieważ zbliża się koniec roku kalendarzowego. Podsumujemy wydarzenia, podsumujemy to, co miało miejsce chociażby w naszym życiu, jeżeli chodzi o mijający rok. A może warto popatrzeć tak podsumowująco na naszą wiarę. Co prawda my rok duszpasterski czy rok kościelny rozpoczęliśmy prawie miesiąc temu, ale koniec roku kalendarzowego to też dobry moment na to, aby zobaczyć, na ile moja relacja z Panem Bogiem się poprawiła, czy zrobiłem tutaj może krok w tył, czy krok w przód, czy może cały czas jest wszystko na tym samym poziomie. To są ważne pytania, bo one pozwalają nam później odkrywać prawdę o sobie. W tym znaczeniu, że w zależności od tego, jaka jest moja relacja z Panem Bogiem, takie, a nie inne wydarzenia czy sytuacje są obecne w moim życiu. Bo jeżeli gdzieś zagości grzech, to później człowiek ponosi tego konsekwencje i jest to pewnego rodzaju ciąg przyczynowo-skutkowy. Tutaj popełniłem grzech, to automatycznie wydarzyło się to, to, to i to. Gdybym tego grzechu nie popełnił, to by na przykład moja relacja z drugim człowiekiem wyglądała inaczej. Gdybym tego grzechu nie popełnił, to by moja relacja z Panem Bogiem wyglądała inaczej. A gdybym tego grzechu nie popełnił, to bym nie poniósł takich i takich konsekwencji. Ale jeżeli właśnie tak się dzieje, to jeszcze nie jest nic straconego, bo przecież mamy tę szansę naprawienia wszelkiego zła, które popełniliśmy. Jeżeli ktoś na przykład uczestniczył w spowiedzi adwentowej czy rekolekcyjnej, no to jednocześnie też ma możliwość ku temu, aby właśnie jak już zrobił rachunek sumienia, wyspowiadał się, żeby naprawić wszelkiego rodzaju zło. To też jest ważne, że jeżeli kiedy my chcemy się nawrócić, żeby korzystać z sakramentu pokuty i pojednania. I podsumowując rok, warto zadać sobie pytanie, jak często przystępuję do sakramentu pojednania. Dlaczego? Bo im częściej przystępuję do sakramentu pojednania, to jednocześnie też ja kształtuję swoje sumienie. Oczywiście nie popadajmy w skrajności w skrajność, że jeżeli ktoś na przykład spowiadał się raz do roku w okresie wielkanocnym, to teraz będzie spowiadał się codziennie. Nie, nie. Chodzi o to, abyśmy kształtowali nasze sumienie i na przykład spowiedź raz w miesiącu, na przykład podjęcie się pierwszych piątków miesiąca, byłoby na przykład bardzo dobre do kształtowania naszego charakteru, naszej wiary, naszego sumienia i nas samych. Dlatego podsumujmy ten rok, jaki on był. Czy ten rok był czasem przybliżania się do Pana Boga, czy może raczej oddalania się? To są takie łatwe, proste pytania, na które może i często trudno jest znaleźć odpowiedź. No ale jeżeli łatwe pytanie okazuje się trudne, to jednocześnie skłania nas do myślenia. A w wierze też chodzi o to, aby myśleć, aby się kształtować, aby się rozwijać. Bo dzięki temu umacniamy się w wierze, dzięki temu pogłębiamy naszą wiarę i dzięki temu umacniamy swój charakter do poznawania Pana Boga. Pozdrawiam bardzo serdecznie i widzimy się w roku kalendarzowym 2020. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.